Siemano. No i skończyła się sielanka. W sensie ekstremalne ciepło o tej porze roku. Chociaż dzisiaj też nie było źle, bo 15 stopni. Ale generalnie rano już było czuć okropny chłód, bo u mnie aż było 3 stopnie. W ciągu dnia 15. No niestety. Będzie coraz gorzej, a i tak sezon się fajnie przeciągnął troszeczkę. Kurczę, no co tu się... No... I kurczę, nawet teraz tak fajnie rosło. No niestety. No i co? Figa się obleciała, obsypała. Muszę to wszystko pograbić. A jak wykopywałem moje banany, to wam coś pokażę. O Jezus. O, kaki też już. Bo ledwo się trzyma, ten nie. To już tak spadają. Myślicie, że to trzeba już schować? Patrzcie, wykopałem banana i zobaczcie, co się wydarzyło. Myślicie, że to wiatr? A dopiero co mówiłem, że jakiś taki dziwny w tym cieniu taki wynaciągany jest. Wydłużony, taki jakby par wszedł do słońca i zobaczcie, tamten zresztą tak samo, zobaczcie, jaka dzida, a jest prawie wysoka jak ja. Taki chudziutki, taki ten, no bo w tym cieniu rosło, jest wyciągnięte po prostu do słońca. No i zobaczcie. Kurczę, dlatego mówię, że nie chcę trzymać tego w tym cieniu. No to są takie niezdrowe rośliny, jak w domu na parapecie palmy. To samo. Kto ma palmy w domu od wielu lat, to wie, jak wyglądają. Ciągną do okna, do słońca, są takie wiotkie, długie, pnia zero i to samo tutaj. Patrzcie, jakie wiotkie, długie, takie bez woli życia. No i nazbierałem sobie całe pudło liści, w sensie dwa worki, do takiego pudła przysypałem. Dla tych bananów, no nic, słowo padło, wykopki były, to robię w steropianie, zasypuję liśćmi, zamykam temat zamknięty. Oczywiście nie będę robił na dwie warstwy steropianu, ucinam niziutko i będą startować praktycznie od zera. Taki mam plan. Widzę, że... Nie, to tylko złamanie. Myślałem, że mróz. Grzyb już tak męczy tego bananolca, że... On już tak mówi, dajcie mi już spokój. Leżesz mnie już obecnie, nie wygłupiaj się, bo... Im dłużej jestem, tym bardziej cierpię, a teraz będzie jeszcze zimniej. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Natomiast co? Biorę nóż. Machen tachen. No i co? No i tyle, no bo nic z tego już nie będzie. Wynaciągane jak galoty stare normalnie. Te banany. Wszystko przez to, że w takim głębokim cieniu. Zobaczcie, tam też taka dzido długa. Wynaciągana. No nic. Czeka mnie jeszcze tylko grabienie. Nie wiem, co z tymi kanami, czy chlasnąć je już i się nie wydurniać, czy czekać, aż je mróz palnie. Jakby mróz je sieknął, miałbym takie poczucie, już czas. A jak samotne, to po co to robiłem? Nie wiem, poczekam jeszcze może. Chyba się nic nie stanie, no nie? Tutaj jeszcze mam do wykopania czterolistną. Będę musiał pamiętać, skąd ona wychodzi, żeby ją namierzyć. O, tu już nie ma, nie widzę. Jej tu było więcej. O, właśnie, tu jeszcze jest. To jest tak, jedna kępuszka, tu druga, trzecia, czwarta, piąta. Będę musiał wykopać te cebulki i schować. Tu kana walczy dzielnie. Zobaczymy, kiedy ją sieknie. A tak to co? Juka gloriosa kwitnie sobie w najlepsze. Nic sobie z tego nie robi. Tak, tyle. No, już taka sztywna, twarda dzida. Waszyngtonia, pamiętacie? Była taka. Mówiłem, że zaczyna się otwierać, a już się prawie liść otwarł. Może jeszcze zdąży wyjść. O kurczę, i następny. I się fajnie otwiera. U mnie jeszcze ma być w tygodniu chyba za 3-4 dni
słonecznie, więc może uda się, żeby się otwarło. Tu te przyrosty z Lidla, tych karłatek, powiem wam, że fajnie pocisnęło. Czekaj, czy w metrze to zmieszczę. No chyba tak, metr na metr. Wcisnę to, tylko środek tu. No nie, no wcisnę to bez problemu. I 80 na 80, takie rusztowanie małe będę miał pożyczone. 80 na 80, żonka użyła mi też kołderkę. I kordelinki będą w takiej 80 na 80 w rusztowaniu, obudowie też schowane. W tym roku nie zostawię je na pastwę losu, tak jak w zeszłą ostatniej zimy, bo to ta prawie zgniła główna, ale przeżyła, odbiła, jest przepetarda. Postanowiłem, że jak takie niechlujstwo wytrzymała, no to dokopałem jeszcze dwie, bo warto. No bo skoro wytrzymała moje katowanie, to znaczy, że jest godna tego, żeby spróbować uprawy w gruncie. Tak strasznie nie chciałem tych nasion, wygoliłem praktycznie do zera, a one takie wielkie urosły, cholera. Tą końcówkę utnę, pstyk. Tutaj tą końcówkę utnę, gdzieś tutaj, pstyk. Dla kilku sztuk nie będę tego trzymał. A i mnie, o, to utnę niepotrzebne gdzieś tutaj, pstyk. Żeby jak najmniej w tą osłonę wlazło. Tamta poszła w górę, no to fajnie, bo jak poszło w górę, to przy składaniu liści nie będzie mi przeszkadzać. Też mam fajną już gotową osłonę. Szczerze, nie chcę, żeby te mrozy przychodziły. Tak szczerze mówiąc, w ogóle nie chciałbym, żeby zima przyszła. A z drugiej strony jestem ciekawy, jak ta osłona będzie wyglądała. Ja jej w ogóle jeszcze nie przymierzałem. W ogóle. No, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czego się spodziewać. Zobaczymy, jak przyjdą mrozy. Ostatnie pokazały, co potrafią. Efekt minus 13. Minus 13. U szwagra to też tak, końcówki liści tylko. Bo tak to liść cały. No, trudno nazwać to, że cały, ale zobaczcie, jakie piękne. To wygląda jak w mrozie. To dziurawa na wylot. Ale liści dużo wypuściła w tym roku. No i oczywiście też zakwitła. No nic, jestem ciekawy tych osłon. U mnie, żeby nie było, zobaczcie, tak samo. Paskudne, brzydkie, wyschnięte. No niestety. Wagner, patrzcie, też dostał. Ale był w osłonie. Minus 13, nieogrzewanej osłonie. I ma tylko kropeczki i nic więcej. I jest petarda. No nic. Trzymajcie się cieplutko. Yo, a ja idę zająć się tym kikutem przerośniętym.